To był wyjątkowy bieg, pełen niezapomnianych wrażeń. Jego uczestnicy pokonali dystans półmaratonu, walcząc o szablę oficerską imienia pułkownika Andrzeja Hałacińskiego. W trudnych warunkach atmosferycznych, z uśmiechem na twarzy, wszystkim zawodnikom udało się szczęśliwie dotrzeć do mety. W pierwszym Memoriale Katyńskim wzięli udział miłośnicy sportu, którzy w ten sposób chcieli uczcić ofiary zbrodni katyńskiej. Przyszło mi do głowy, że jest taka bardzo wielka tragedia narodowa, jaką było kiedyś zbrodnia katyńska, która jeszcze nie była uczczona właśnie w ten sposób. I z tego względu właśnie pierwszy memoriał katyński o szablę oficerską. A dołożyliśmy pana pułkownika Andrzeja Hałacińskiego, ponieważ był on kiedyś starostą w Brzesku i został zamordowany w Katyniu właśnie dokładnie 10 kwietnia 1940 roku. Pułkownik Andrzej Hałaciński to znacząca postać dla historii i kultury Polski. To strzelec, legionista, obrońca Polski, to wielki patriota. Najciekawsze jest to, że w odnalezionych w pamiętnikach generała Smorawińskiego wspomniana jest jego postać jako ten, który do końca podtrzymywał wśród oficerów ducha. Zorganizował wieczór poezji, pieśni patriotycznej. On ułożył najpiękniejszą, chyba najdumniejszą pieśń legionistów, a mianowicie My Pierwsza Brygada. Dziadek jest dla mnie postacią historyczną, którego życiorys poznałam, w sumie jako dorosły człowiek. Ale jest osobą, która wpływa nadal na moje życie, bo ja przyjechałam do Brzeska i poznałam mnóstwo fajnych ludzi dzięki niemu. Jednym ze sponsorów, a tym samym współgospodarzem półmaratonu był wójt gminy Gnojnik Sławomir Paterek. Gmina Gnojnik współfinansuje tą imprezę, która upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej. Jest to pierwszy tego typu półmaraton. Mamy nadzieję, że ta impreza będzie imprezą powtarzaną w kolejnych latach i również będzie jej przebieg na terenie gminy Gnojnik. W pierwszym Memoriale Katyńskim wzięło udział 250 zawodników z całej Polski. Uczestnicy półmaratonu swój bieg rozpoczęli w Brzesku. Memoriał Katyński jako bieg główny został zaplanowany na 21 097 metrów, czyli klasyczny półmaraton. No, niełatwy maraton, bo taki troszeczkę górski. I impreza towarzysząca, bieg towarzyszący 7 km. Dla tych biegaczy, którzy jeszcze z półmaratonem się nie chcą zmierzyć, czy nie mają odwagi, ale już dużo biegają. Przebiegł pan dzisiaj trasę na bosaka. Ciężko było? Oj, bardzo ciężko. Na boso to jest bardzo ciężko. I dzisiaj miałem pierwszy raz start w szóstym sezonie biegania. No i przebiegłem, zakładałem sobie, że przebiegnę 21 km, ale ze względu na warunki pogodowe i śnieg na drodze jeszcze, przebiegłem tylko 7 km. Ile dzisiaj kilometrów pan przebiegł? 20 km, 700 parę metrów według mojego GPS-u. Było ciężko? No, podbiegi są mocne. Po raz pierwszy biegłem w takim terenie, także dają się we znaki, spokojnie. Oj, trasa dość trudna. Naprawdę pierwszy podbieg prawie 3 km. Później taki zbieg w śniegu plus podbieg kilometrowy. Także 5 pęterek zrobiliśmy sobie na tym właśnie podbiegu. Trudny, to jeden kolega fiknął koziołka, przeleciał, fiknął salto. Na plecach sobie. Nawet nie wyhamował do końca, wstał i pobiegł dalej. Czym dla pana jest udział w tym dzisiejszym memoriale? To jest uczczenie Polaków, którzy walczyli o naszą wolność i którzy zginęli w Katyniu. Pierwszy Memoriał Katyński dostarczył wiele atrakcji i emocji. Mimo niezbyt wysokiej temperatury na zewnątrz, temperatura biegu rosła w zaskakującym tempie. Półmaraton pokazał, że nie tylko poprzez patriotyczne uroczystości, ale również sportowo i aktywnie można uczcić pamięć o zamordowanych w Katyniu. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.